fala upału zdaje się nie ma końca. Trzymała nas policja po drodze, jak tu jechaliśmy. To ludzie się cofają trochę w rozwoju. A dostaliśmy już pełen talerz jedzenia. Jak się coś zacznie palić, a nas nie będzie, to... Konia podobno najpiękniejsze. Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Witamy was z upalnej, gorącej Turcji. Fala upału zdaje się nie ma końca na tej krainie. Ja nie wiem, jak my tu przeżyjemy. Cały czas mamy powyżej 30 stopni. Jesteśmy w tej chwili na zachodnich rubieżach Kapadocji. Przyjechaliśmy do miasteczka Ihlara, gdzie jest piękny kanion Wąwóz. Może tu zaznamy troszeczkę chłodu. Dlatego wiecie, no jak jest taki upał, to zabierzemy was do wąwozu, gdzie płynie strumyk. Ale nie tylko. Są tam bardzo ciekawe budowle. Ale najpierw musimy coś zjeść. Jest gorąco, więc... Standardowa, teraz ferowa owsianeczka. Owsianeczka. Tym razem nie gotujemy, bo jest gorąco, robimy z jogurtem. No bo tak. I oczywiście, co mamy tutaj? Hipisiankę. Hipisianka, czyli nasza owsianka. Taką nazwę wymyśliliście właśnie wy, nasi drodzy widzowie. A nie! To Sebastian wymyślił. Na Termopilach. Tak nam się spodobała ta nazwa, że tak ją nazwaliśmy, tą naszą owsiankę. Także Seba, pozdrawiamy, jak nas oglądasz. Dużo moni chcesz? Dużo. Już. Naprawdę, słuchajcie, jest bardzo ciężko. Nie wiem, jakieś mamy takie szczęście do tych ekstremalnych temperatur, do jakichś anomalii pogodowych. W Hiszpanii mieliśmy anomalie pogodowe, w Turcji mamy anomalie, w Maroku chyba też tam jakieś były, przy Agadirze i Essaouirze. Nie wiem, chyba tacy jesteśmy stworzeni do zapiekania. Dziwna sytuacja mi się przydarzyła w Kapadocji, na tej miejscówce, skąd podziwialiśmy piękne balony. Zostawiłem kroksy i moje sandały trekkingowe na zewnątrz wana i przez noc jakiś zwierzaczek zabrał mi te buty. Obydwie pary. Moje sandały na szczęście zostały. No Moniki stały obok i jej patrzę rano, są moich obydwu par butów, nie ma. Widocznie nie pachniały tak ładnie jak twoje. Aha, ale śmieszne. W każdym bądź razie sandałki trekkingowe znalazłem i jednego kroksa. Oczywiście sandał był uszkodzony, bo był obżarty jeden pasek z tym rzepem. Ale jeszcze dało się w nich chodzić. Niestety szczęście Pawła nie trwało zbyt długo, bo dzisiaj zgubił gdzieś sandały. Zatrzymała nas policja po drodze, jak tu jechaliśmy. To była nasza w ogóle pierwsza kontrola. Paweł chciał wysiąść z wana i okazało się, że jest boso i nie ma butów. Nie mogłem wyjść na bosaka i nie wiem, gdzie te sandałki posiałem. W każdym bądź razie muszę kupić nowe. I dzisiaj... tak musiałeś kupić nowe, bo były trochę pogryzione już. No i podeszwa była strasznie już zjechana, ale w sumie... Cóż, najgorsze jest to, że z takiej upała ja będę musiał chodzić w butach trekkingowych. Cóż, jest jak jest. Good luck! No dobra, to ruszamy na szlak. Brzuszki napełnione pyszną owsianeczką. No. Stoimy pod cmentarzem w miejscowości Ihlara i mamy stąd dosłownie 5 minut na piechotę do zejścia na szlak. Bilety kosztowały nas 15 euro od osoby, zapłaciliśmy 1045 lir. No, także trochę kosztuje ta przyjemność. Zobaczymy, czy warto. Podobno po zamknięciu można tu wejść za darmo, ale że zamykają o 19, to żadna przyjemność. My przyszliśmy tu, żeby spędzić dzień. Ten najgorętszy czas. Tak, w ten upał i się schłodzić. Dolina Ihlara to długi na 16 km kanion. Powstał on na skutek wybuchu wulkanów, trzęsień ziemi. Później został pogłębiony przez rzekę Melendis, w której właśnie teraz sobie moczę nogi. Świetne miejsce do spacerowania w tych upałach. W skałach wznoszących się po obydwu stronach tego wąwozu wybudowano między IX a XIII wiekiem wiele kościółków i kaplic. Mówi się, że około 60, ale jest tylko kilka dobrze zachowanych, znaczy w miarę dobrze zachowanych, które można odwiedzić. Właśnie teraz się wspinamy do jednego z nich. Ścieżka jest wąska, ale zacieniona. No i gdzieś ten kościółek powinien być.
Już niedaleko. Wow, ale jest ukryty. Wejście jest... Zobaczcie pod taką skałą. Wow. Freski w tym kościele są datowane na IX-XI wiek. No jak widać są bardzo uszkodzone i to no, nie przez naturę, tylko jak widać przez człowieka. No moim zdaniem to ludzie się cofają trochę w rozwoju, bo skoro 10 wieków temu potrafili wydrążyć taką świątynię w skale, zrobić takie piękne zdobienia, a teraz po prostu ludzie nie potrafią tego uszanować. No, pytałam nawet gdzieś, że tam wysoko, gdzie nie dali rady podrapać, to rzucali po prostu kamieniami. No ewidentnie widać ślady kamieni. Widać, to dokładnie. W tylnej części tego kościoła jest kaplica grobowa. Jak widzicie, jest sporo miejsc, gdzie kiedyś no, byli pochowani ludzie. Paweł mówił, że mieszkał tu Frodo z Władcy Pierścieni. Zaraz sprawdzimy. O. Zamknięte. Zamknięte na kłódkę. Dobra, to złaź. Niestety. Bardzo przyjemnie się spaceruje po tym kanionie. Aczkolwiek nie spodziewaliśmy się z Moniką, że będzie aż tyle ludzi. Myśleliśmy, że będzie trochę bardziej cicho, ale widoczki wynagradzają nam wszystkie niedogodności. No i te kościółki poukrywane. Kolejny z nich. Wow. No ten widać jest bardziej zadbany. Nawet zrobione są podesty, żeby można było chodzić. No i ładnie zachowane freski. No, szczególnie tutaj, ta kopuła na samej górze z Jezusem. Piękna. No widać tu, gdzie są postacie świętych, no to są freski zniszczone. Nawet widać wydrapane oczy albo całe twarze. No a to, co jest ładnie zachowane, to są po prostu wzorki. Dokładnie, tak jak tam w głównej nawie. Same wzorki, a postać Jezusa i świętych, no nie ma. Ogólnie miejsce bardzo nam się podoba. Jedyny minus to to, że jest bardzo dużo ludzi. Ale nie dziwię się, jest tak gorąco, że każdy chyba szuka jakiegoś cienia, ukojenia. Dokładnie. Rozmawialiśmy z Turkiem z Koni i powiedział, że to, co teraz się dzieje, to już dawno nie mieli takich temperatur. Że jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco. I to powiedział Turek. Także no chyba musi być gorąco. O. To się tak robi, Paweł. Pik. Klik. No tak. Fajny ten mostek. Fajny, nie? Nie? Wow, ale tu jest zawalone. No, mieliśmy już żadnych kościołów nie nagrywać, ale ten, do którego przed chwilką weszliśmy, powalił nas na kolana. Sami zobaczcie. Wow. Nie ma zbyt wiele fresków zachowanych, ale spójrzcie, jak tu jest pięknie wyrzeźbione w tym kamieniu, w tej skale. Wzory różne. Szczególnie tu na suficie. Nie wiem, czy będzie widać, bo jest tu ciemno. Nie, ale ta główna nawa naprawdę robi wrażenie. A oprócz głównej nawy jeszcze są dwie boczne. A tu jedna z nich zachowały się nawet kolumny. No po prostu podziwiam ich. Fedrowali w tych skałach. Że normalnie... O kurde. Sufit. A zobacz tu, jaki jest sufit. Ojej, no. Przepiękne wzory. No tu jest taka ciekawostka. Z boku jest taka jakby krypta z grobami. Widzicie tu groby. Kaplica również, ozdobiony sufit. No tutaj czuć tą wiekowość. Bardzo mi się ten podoba. Najbardziej ze wszystkich chyba.
My już powoli wracamy do vana. Dla odmiany po drugiej stronie strumienia. I muszę powiedzieć, że z tej strony są ładniejsze formacje skalne i jakoś ładnie to wygląda. Aczkolwiek i tak ogólnie kanion bardzo się nam podoba. Zrobiliśmy około 12 km. Tak, wracamy z powrotem do miasteczka Ihlara. Oczywiście całego dystansu nie zrobiliśmy, bo jednak to by było 30 km w dwie strony. A my zrobimy jakieś 12, więc wydaje mi się, że... To i tak dużo na ten upał, co jest, to mi się wydaje, że jest super. Dokładnie. No dobra, to co? No widzimy się w vanie. No jesteśmy na nowej miejscówce. Przyjechaliśmy w takie zacienione miejsce do jakiegoś lasku i okazało się, że to jest taka area piknikowa. Tak, ale jesteśmy na końcu tego wąwozu w miejscowości Salime. Salime? Tak, przed miejscowością Salime. Tak, i no zobaczcie, co tu się dzieje. Tam jest wszędzie piknikowa imprezka, ale zdążyliśmy się tylko zatrzymać na chwilkę, a już dostaliśmy od tamtej rodzinki, co jest za tym białym samochodem. Pozdrowimy ich, bo nie widzą nas na razie, ale zobaczcie, to co my dostaliśmy. Ledwo rozstawiliśmy krzesełka, a dostaliśmy już pełen talerz jedzenia, jakieś mięsko z grilla, chlebek świeży po prostu. Papryczka, pomidorki, no uratowali nam życie, bo Monika miała robić steki. Ale jeszcze nie zdążyłam zrobić, może zrobię później, ale jesteśmy tak głodni, że... Uratowali nam życie normalnie. Miejscowość Salime słynie z olbrzymiej katedry wykutej w skale, którą można zwiedzić odpłatnie, jak również z domów wykutych w skałach tufowych. Charakterystyczne budowle dla Kapadocji. No ale widok cały czas nas urzeka. Nie urzeka widok jedzenia. Już dawno nie widziałem, żeby się tak ludzie pięknie bawili na świeżym powietrzu. Starsi z młodszymi, z dziećmi, grają sobie w zbijaka, spędzają wspólnie czas. Tam mamy pasterzy wypasających owce. No i takiego koloru skał to chyba w okolicach Goreme to my, kochani, nie mieliśmy. Tak mi się nie, wydaje. Nie, aż tak pięknego to nie. No, a jedzonko było pyszne. W ogóle jeszcze ta rodzina tam za nami już się zbiera, przyniosła nam drugiego grilla. I nie wiem, chyba czytali w naszych myślach, bo mieliśmy taką ochotę na mięso z grilla, że po prostu... Jak tu wjechaliśmy i poczuliśmy ten dym wszędzie... To ja się modliłem, żeby ktoś nam przyniósł coś. Moje modlitwy zostały spełnione. Mogliśmy jedynie z patelni zrobić, ale musimy jakiegoś grilla, Paweł, sobie skombinować. Tak, musimy, tak. Ale najpierw zanim go skombinujemy, to musimy to mięso usmażyć, które mieliśmy smażyć. Także zabieramy się... za robotę. Nie, Monia, ty się nie mizgaj, już spadła temperatura do 26 stopni, także widzicie, jak Monika już jest odporna na temperatury? Już bluzeczkę tak. Zakładam z długim rękawem. 26, ja już mam długie spodnie i bluzę, także dobra, zima. Monia, zimno. Monia, zabieramy się za robotę. To jest chyba największy kangal, jakiego widziałem. Olbrzymi jest. No. Zastanawiałem się, kto tak pięknie dba o ten plac, że on jest tak ładnie wykoszony. Tu w Selima są naturalne kosiarki. Otoczyły nas. Puszczamy tą piękną miejscóweczkę, troszeczkę rano musieliśmy się przestawić, bo już słońce dawało się we znaki i znaleźliśmy takie ładne, zacienione miejsce. I mimo, że stoimy w cieniu, to mamy 30 stopni w vanie, także to znak, że czas się ruszyć dalej. Tak, czyli jedziemy do Koni, 2-milionowe miasto. Nie wiem, czy to dobry pomysł, no ale zobaczymy. Mamy po drodze. W miejscowości Salima do Koni mamy 2 godziny 15 minut drogi, jest to 177 km. Będziemy jechali jeszcze przez miejscowość Aksary. Także no, dosyć daleka podróż nas czeka, że tak powiem. Dojeżdżamy do Koni i muszę wam powiedzieć, że jestem zaskoczony ilością pól uprawnych na tym odcinku. 100 km i po obydwu stronach. Wszędzie zboża, kukurydze, warzywa. No, szok. Aż nie można było okiem ogarnąć tego terenu.
Nie było widać horyzontu, gdzie to się kończy, jakichś gór, wszędzie po prostu pola. Pierwszy raz coś takiego widziałem w życiu. Niesamowite. A konie jak na razie, no co, obrzeża, industrialki, okrąg jakiś przemysłowy. Nie zachwyca. Dojechaliśmy do Koni w tych upałach. Oczywiście ledwo daliśmy radę, ale jesteśmy. Zaparkowaliśmy przy cmentarzu, ponieważ miejscówka na Park Fortnite była na kompletnie otwartym parkingu bez drzew. I tam tak byśmy zwanej patelni. Tam byśmy się uparowali. Ale nie jest łatwo. Bo już wam mówię dlaczego. Nie jest łatwo, bo po prostu w tym upale, żeby coś ugotować w wanie, to jest normalnie piekło jakieś. A ile mamy na termometrze? Tak by the way. Na termometrze mamy no, prawie 38 stopni. No, a wiecie też dlaczego? Dlatego, że przed chwilką piekliśmy chleb. Właśnie, Monika, trzeba go wyjąć. Oj. Wyszedł chociaż? No tak. Wyszedł, pięknie. Jak zawsze zresztą, nie? O Jezu, jaki buchnął żar. Jak z pieca hutniczego. Wyłączę na chwilę, żeby mnie było słychać. No chleb wyszedł bardzo ładny, ale żar tak jak od niego bucha. Uruchomiliśmy też wiatrak nasz, taki na USB. Zapomnieliśmy, że go w ogóle mamy, ale... Przydaje się, tak. Teraz tak usiąść można sobie trochę twarz schłodzić. No i co? Czekamy, aż trochę się ochłodzi, aż słonko zacznie zachodzić i pójdziemy na miasto, no bo w ciągu dnia no to nie da się chyba. Czekam jeszcze chwilę, bo nie chcę zostawiać tego rozgrzanego piekarnika, wiecie, w zamkniętym wanie, bo jak się coś zacznie palić, a nas nie będzie, to trochę będzie siarka. Właśnie go może otworzyć, no właśnie, się szybciej ochłodzi. No, także poczekajcie chwilkę i zaraz będziemy zwiedzali razem miasto, a naprawdę jest bardzo ciekawe. Konya, podobno najpiękniejsze i najbardziej tureckie miasto w całej Turcji. Do tego podobno najbardziej konserwatywne, a faktem jest to, że jest to duży ośrodek religijny, który posiada wiele ciekawych zabytków i budowli i po prostu już przekonaliśmy się o tym, odchodząc dosłownie kilka kroków od wana. Za mną budynek, który jest obecnie Muzeum Męczeństwa Wojny o Niepodległość, sam w sobie jest po prostu już zabytkiem. Pięknie wykonany, niestety zamknięty o tej porze. Ten, jak i wiele budynków w tym mieście został wybudowany za czasów Seldżuków, ponieważ Konya właśnie za ich panowania była stolicą Anatolii. Jest to najpiękniejszy przykład kamieniarstwa ówczesnego świata. Konya jest zwana również miastem wirujących derwiszy, bo to właśnie tu w Koni został założony w XIII wieku pierwszy zakon wirujących derwiszy. Do powstania zakonu przyczyniła się mistyczna poezja wybitnego sufickiego poety Rumiego Mevlany. Z tyłu za mną jest właśnie muzeum. Kiedyś było to mauzoleum, teraz jest to Muzeum Mevlany. Tam można całą poznać historię derwiszy. Niestety teraz jest zamknięte, ale chyba zmienimy plany i zostaniemy do jutra, żeby zobaczyć Muzeum Mevlany. Legenda głosi, że pewnego razu Rumi usłyszał modlitwę. Wtedy to zaczął tańczyć, zaczął obracać się wokół własnej osi. I po założeniu zakonu derwiszy, zakonnicy modląc się, wykonywali taniec. Wchodzili w jakiś trans, prawa ręka wzniesiona ku górze symbolizowała, że dusza idzie do nieba, lewa ręka wskazywała ziemię, oznaczając, że ciało idzie do ziemi. Podczas tego tańca właśnie łączyli się z Bogiem. Niektórzy obracali się 45 razy wokół własnej osi w ciągu jednej minuty, nie tracąc równowagi. Taniec ten tak upodobali sobie również i świeccy ludzie, że pani Nicole ustanowiła rekord Guinnessa, obracając się 3552 razy w ciągu jednej godziny, tańcząc właśnie, wykonując taniec derwiszy. Niestety Paweł nie zatańczy jak derwisze, bo zgubił wszystkie buty, dlatego musimy teraz iść na zakupy i kupić jakieś sandały, klapki itd.
Konya to podobno najtańsze miasto w Turcji. Także no chyba trafiłem na dobre miejsce, żeby kupić sobie sandały. Tych sandałów jednak nie mogę znaleźć, bo jedyne sklepy, jakie są otwarte, to są sklepy z pamiątkami. Sprawdziliśmy te ceny w tej Konyi, czy naprawdę jest taka tania. Zapytaliśmy się o cenę czajnika miedzianego, podobnego do naszego, może trochę grubszego. Pan nam powiedział 3000 lir. Natomiast w mieście Derenkuyu mogliśmy kupić taki sam czajnik za 2300. Także chyba ta Konya nie jest taka tania do końca. A nasz kosztował 900. Monika już coś znalazła. Mam czapkę derwisza. No. Do ciebie, Paweł. Ale butów nie ma. A to? A. No, no. Poland. Poland. Nie, no nie jedziemy stąd. Zostajemy tutaj do jutra. Chcemy pochodzić jeszcze w dzień. Wydaje mi się, że Konya zasługuje na to, żeby pokazać w niej coś więcej niż tylko ten skrawek, który dzisiaj widzieliście. Dokładnie. Zauroczyła nas totalnie. Dlatego przemęczymy się w tym gorącym mieście. Zostaniemy na noc. Miejsce jest w sumie ciche. A jakoś to sąsiedztwo tak. Ciche, cmentarz. Tak, także co? Widzimy się jutro rano. Jadąc do Konyi przez te stepowe tereny, nie spodziewaliśmy się, że to miasto będzie tak zielone. Liczne parki, drzewa na ulicach. Praktycznie cały czas idziemy w cieniu mimo tego palącego słońca. To jest niesamowite. A dotarliśmy na wzgórze Al-Ladyna. Jest to taki wielki kopiec, na którym jest wiele zabytków, różne grobowce. Jak również znajduje się tu najstarszy seldżucki meczet Al-Ladyna Kejkubaka I. Budowa meczetu rozpoczęto około 1100 roku i zakończono około 1200. A jak już Wam mówiliśmy, jest to największy meczet seldżucki w Anatolii. Warto zwrócić uwagę, że cała konstrukcja podparta jest na 44 kolumnach z czasów rzymskich. Cedrowy sufit drewniany, jak i oryginalna podłoga również była drewniana, cedrowa. Za nami znajduje się mirhab. Wskazuje on kierunek modlitwy. I wyłożony jest pięknymi, błękitnymi, seldżuckimi płytkami. No dzieło sztuki po prostu. Niesamowite jest to, że każda z tych kolumn jest troszeczkę inna, różnią się od siebie. Niektóre są poprzekrzywiane, mają takie wsporniki. Na przykład ta z tyłu, Paweł, zobacz. Ta to już jest po prostu... No. Ta troszeczkę się przechyla, to fakt. Na zewnątrz meczetu znajduje się dosyć spory dziedziniec otoczony murami. W tej wieży pochowany jest Al-Ladyn Kejkubat wraz z innymi sułtanami. No, obiekt zrobił na nas naprawdę bardzo duże wrażenie. Pięknie tu jest. No ale cóż, czas goni, trzeba iść dalej. Ładne widoki rozpościerają się z tego wzgórza. No jest też tu trochę cienia, co jest bardzo istotne w ten upalny dzień. Ktoś lubi złoto, to oczywiście musi przyjechać do Konyi, bo jest tu tyle sklepów jubilerskich, że normalnie się mózg lasuje. Trzeba tylko mieć wór pieniędzy. No na pewno, bo te wszystkie, cała biżuteria, te bransolety, łańcuchy, pierścienie są tak ogromne, że to nie wiem, sztuka waży pewnie z pół kilo. Kierujemy sobie ulicami Konyi, a ja skorzystałem z okazji, że był wolny fryzjer, obciąłem włosy. No, ale niestety sandałków jak nie ma, tak nie ma. Wszędzie tylko ciuszki, ciuszki, sukieneczki. Jest duży bazar, więc mam nadzieję, że znajdziemy gdzieś buty dla Pawła, bo biedny chodzi w tych japonkach. No, już mnie tam między palcami boli, no, bo mi się wpija. No. Po schodach już prawie spadł. Bazar olbrzymi jak nie wiem co, ale sandałów dla mnie nie ma. Znaczy są, chyba, ale... że na szpilkach. Chyba, że na szpilkach. Ale na szpilkach Paweł nie chce, więc... W Konyi na pewno warto spróbować jedzenia. Jest ostre, ale przepyszne. Ja mam Adana kebab, Paweł ma tawuka, czyli kurczaka, jak zwykle. Marynowana cebulka z sumitem,
przepyszna po prostu. W ogóle mi się bardzo podoba, jak oni to podali. Różne sałatki. Różne sałatki. Tu mamy chlebek pita i możemy sobie sami tworzyć różną kompozycję. Ale za tego zapłaciliśmy 250 lir, a za ta WK 200. Także no cena super. Jak tam? Smakuje? Pyszne. Pyszne, ale ostre. No, chcielibyśmy zapłacić już za nasz posiłek, ale nie mamy komu, ponieważ wszyscy z restauracji modlą się teraz. No i musimy czekać. Pierwszy raz się spotykam z taką sytuacją w Turcji, więc wydaje mi się, że jednak Konya jest bardzo religijna i konserwatywna. Jesteśmy już w Muzeum Mevlana, w miejscu, gdzie kiedyś znajdował się zakon Melwewi, wirujących derwiszy, czyli muzułmańskich mnichów. Jest tu ogromny tłok, nie wiem, ale wszyscy ludzie, którzy modlili się w meczetach, jak czekaliśmy w restauracji, przyszli tu, także nie wiem, trafiliśmy chyba na jakieś święto. Wstęp jest darmowy, nie wiem, czy tylko dziś, czy zawsze, ale tak to dziś wygląda. Znajdujemy się w kuchni, gdzie derwisze przyrządzali posiłki, gdzie razem biesiadowali, gdzie się spotykali, gdzie rozmawiali. Czasami również tańczyli. Z tego miejsca również byli wysyłani na bazar do miasta po zakupy. Wokół placu wybudowane są cele dla mnichów. Mieszkali tam, ale nie od razu. Musieli przejść kilka etapów, będąc w tym zakonie i dopiero po spełnieniu wszystkich wymogów znajdowali miejsce w jednej z tych cel. Obecnie możemy podziwiać tam przedmioty użytku codziennego, księgi, stroje. No i możemy zobaczyć, jak oni w takich celach mieszkali. Z racji tego, że jest tu tak tłoczno, nie zostawia się butów, bo pewnie nikt by później nie mógł swoich znaleźć, tylko zakładamy foliowe ochraniacze. Wyszliśmy z meczetu, w którym znajduje się również mauzoleum i sarkofagi takich ważniejszych derwiszy. Tak, jak również spoczywa tam założyciel całego zakonu derwiszy. Mevlana Rumi. Mevlana Rumi, tak. Kolosalne wrażenie na nas zrobiła ta budowla. Otworzyła nam oczy na derwiszów. Ja nie wiedziałem o tej całej historii, naprawdę. Bo przyznam się szczerze, nie wiedziałem, że byli to zakonnicy. Myślałem, że to jest jakiś taniec turecki, tradycyjny. Że bardziej jest to jakiś zwyczaj ludowy, a to się okazuje, że to jest powiązane mocno z religią. Jest to widać miejsce, do którego przyjeżdżają pielgrzymki. Dlatego jest też tak dużo dziś ludzi. Myślę, że to jest dla Turków taka Częstochowa. Tak mi się wydaje, bo niektórzy bardzo duchowo podchodzą do zwiedzania całego tego obiektu. Przy każdym sarkofagu modlą się, zazwyczaj są skupieni. Nie zawsze. No, bardzo ciekawe miejsce. Uważam, że Konya pokazuje, tak jak czytaliśmy, tą Turcję, prawdziwą tą religijność Turcję. I podoba nam się w tym mieście. Powolutku będziemy zmierzali do Vana i polecamy na pewno wszystkim zwiedzanie tego miejsca. Gdzie masz czapkę, bo ci gorąco w głowie. Topi mi się już głowa. Dobra, idziemy w cień, albo muszę wyjąć kapelusz. Wczoraj wieczorem na tym placu było tak przyjemnie, a dziś po prostu jest taki skwar. Żar się leje z nieba, ja już ledwo żyję. I tak jestem w szoku, że jakoś przeżyliśmy ten dzień, ale było troszkę wiecznie, jest troszeczkę wiecznie, więc... Gdyby nie to, to byśmy tu leżeli pod murkiem i prosili o jałmużnę, żeby nas ktoś wysłał do Polski. Albo dociągnął do Vana, ale chyba dojdziemy, chyba nam się uda. My już przy Vanie, no, prawie gotowi do dalszej trasy, ale jeszcze tak na koniec chcieliśmy Wam tylko powiedzieć kilka informacji. Otóż jakby chciał ktoś obejrzeć tańczących derwiszy, to w tym budynku właśnie za nami, przy tej miejscówce, na której spaliśmy, odbywają się co piątek pokazy tańczących derwiszy. A główny festiwal odbywa się w grudniu, 17 grudnia, w rocznicę śmierci Mevlany Rumiego, tak, przy tym dużym meczecie, przy jego muzeum.
także no jakby ktoś chciał sobie pooglądać i poczuć ten mistycyzm tańca tańczących delwiszy, to jest dobry okres, żeby tutaj przyjechać. Tylko, my że konie, będzie zimno. My konie jak najbardziej polecamy, po prostu to miasto nas totalnie zauroczyło i w 100% tak się zgadzamy z tym, że jest to taka Turcja w Turcji, prawdziwa dokładnie. Turcja. Religijna, kulturowa, architektoniczna, historyczna, no 100%. Nie ma się czego obawiać, bo ludzie są fantastyczni, są bardzo mili. Przychodzą do nas pooglądać vana, już któraś osoba z kolei przechodziła i pytała się, czy może zobaczyć, jak zbudowaliśmy w środku vana. No fajne jest to uczucie. Dokładnie. A my już idziemy odpocząć, z wami się będziemy żegnać. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Jak wam się podobało, to dajcie łapkę w górę. Jak oglądacie nasze filmy, to zapraszamy do subskrypcji. A jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć w prowadzeniu naszego kanału i w naszych podróżach, to zapraszamy na profil Patronite. No i co? Widzimy się za tydzień. Trzymajcie się cieplutko. Miłego wieczorku. Hej! Hej. Matko Boska! Zaklej. Nie mocz mi shortów. No proszę Cię!